Czy istnieją dobre filmy o Chrystusie? Czy da się jego postać zobrazować na ekranie? Porozmawiajmy o tym. A moim i waszym gościem dzisiaj jest ksiądz profesor Marek Lis z Uniwersytetu Opolskiego, z Wydziału Teologicznego, autor książki To nie jest Jezus, filmowe apokryfy XXI wieku, który zafundował mi całkiem ciekawą przygodę. Mianowicie przygotowując się do tego odcinka Karetki w drodze, otrzymałem od księdza Marka listę filmów do obejrzenia, większości z nich nie znałem. Wobec tego ostatni tydzień spędzałem na tym, żeby nadrobić zaległości. I niekiedy były to bardzo przyjemne doświadczenia, kiedy indziej wręcz przeciwnie. O nich też będziemy rozmawiać. Serdecznie witam Cię w naszym programie. Tomku, dzięki za zaproszenie. Natomiast co do tej listy filmów, nie wiem, czy nie należało ich potraktować jako swoistych rekolekcji. A rekolekcje polegają na tym, że doświadczamy czegoś przyjemnego i czegoś, co nas boli, z czymś się nie zgadzamy i ewentualnie za czym nie chcemy pójść. To być może troszeczkę jak ci tacy przysłowiowi XIX-wieczni, najczęściej franciszkańscy kaznodzieje, którzy mówili takie rzeczy, że ludzie z płaczem, ze łzami, z kruszonymi sercami z kościoła wychodzili. Może dzisiaj film tak zadziałać. No to przyjrzyjmy się szczegółom, wiesz, bo niekiedy raczej zgrzytanie zębów, ale zacznę od tego, co nie budziło zgrzytania zębów i od tego, co było sfilmowane czy przygotowane z pewnością nie dla mnie, to znaczy od bajki o Panu Jezusie. Pierwsza gwiazdka, sympatyczna historia o osiołku, który pomaga świętej rodzinie przy narodzeniu Pana Jezusa. Nie jest akuszerem, to tyle zaspoileruję. Nie będziemy opowiadać oczywiście treści filmów, ale tak oglądając tę bajkę i znając też inne bajki, czy o Chrystusie, czy o postaciach biblijnych, zastanawiałem się zasadniczo nad jedną rzeczą. Czy warto w głowy dzieci dawać takie wyobrażenie o Panu Jezusie, które jest do uchwycenia w bajce? No bo wyobraźnia dziecka jest bardzo plastyczna. Książka czy opowieść pozwala, żeby dziecko samo tworzyło obrazy. A film daje gotowca i jakoś tak zabudowuje wyobraźnię dziecka. I czy myślisz, że faktycznie bajka to jest coś takiego, w co zmieści się Ewangelia, czyli opowieść o Chrystusie? Uderzyło mnie to, co powiedziałeś, że to nie jest film dla ciebie. Moje doświadczenie spotkania z tym filmem w kinie to było doświadczenie któregoś do południa, kiedy to już ponad 2 lata temu, gdy ten film był na ekranach. Wybrałem się do kina, no i wchodzę, a tu w przeciągu kina, w tych wszystkich holach po prostu setki dzieci. No ale są różne seanse szkolne, przedszkolne, gimnazjalne. Podchodzę do kasy, no ale to rzeczywiście na sali będzie 400 dzieci i młodzieży. Już prawie chciałem odejść, ale sobie pomyślałem, dobrze byłoby zobaczyć ten film z nimi. I siadłem pośrodku tych dzieciaków, na początku troszeczkę przerażony, bo wiadomo, dzieci w kinie bywa, że zachowują się w sposób, no gadają, jedzą różne rzeczy, rzucają sobie pewnie jakimiś papierkami. A tu się okazało, że ten film wciągnął. Przywołam może nie plakat, ale przynajmniej okładkę tego filmu, żebyśmy go zobaczyli, uświadomili sobie i równocześnie w tej okładce znajduje się poniekąd odpowiedź na to twoje pytanie. Rzeczywiście jest ryzyko, że oto mamy bajkę o Panu Jezusie. Czy Pan Jezus staje się kimś podobnym do, nie wiem, księżniczki na ziarnku grochu, do jakiejś zaczarowanej żaby, którą trzeba pocałować, do kopciuszka i do mnóstwa innych postaci nierealistycznych. Tylko że tak jak mi się wydaje, w przypadku tego animowanego filmu twórcy poszli nieco inną drogą. Bo owszem jest, i tu znowu przywołam jeszcze jeden film, Spotkanie z Jezusem, sprzed już dobrych 20 lat, pierwszy pełnometrażowy film animowany. I on właściwie jest taką pełną animacją, której bohaterem jest Jezus. Nauczający, dokonujący cudów. A więc właściwie taka próba przeniesienia Ewangelii, ale w świat właśnie tej plastycznie wyobrażonej animacji, adresatem jest odbiorca rodzinny, dziecięcy. W przypadku pierwszej gwiazdki tu jest troszeczkę coś innego. Dlatego, że mamy do czynienia, kto tu jest głównym bohaterem. Tak naprawdę główni bohaterowie to są zwierzęta. To jest mysz,
to jest osiołek, to jest baranek czy owieczka konkretnie, to jest gołąbek, to są psy bardzo złe, to są wielbłądy i to jest właściwie coś innego. To jest taka próba spotkania rzeczywistości Ewangelii, którą znamy skądinąd, z rzeczywistością świata, do którego Ewangelia przychodzi, świata, nad którym zaczyna płonąć ta tytułowa pierwsza gwiazdka, czy po angielsku było to zatytułowane po prostu The Star, czyli ta gwiazda, ta jedna, jedyna gwiazda, czyli gwiazda betlejemska. I akurat tutaj chyba twórcom się udało uniknąć wpadania w taką pułapkę, zwłaszcza, że jednak komentarze, które pojawiają się na końcu tego filmu, one w bardzo jednoznaczny sposób próbują powiedzieć, że oto mamy historię, która ma swój dalszy ciąg. Że to nie jest bajka, która się zakończyła tam w momencie tego radosnego narodzenia, zwłaszcza, że przygody po drodze były rzeczywiście mrożące krew w żyłach, ale to jest historia, którą będziemy wspominać dlatego, że prawdziwa. I dla mnie też taką troszeczkę odpowiedzią jest, zresztą w książce o tym wspominam, to była sprawa taka dość głośna. W jednej z francuskich szkół przed Bożym Narodzeniem dzieci z nauczycielami wybrały się na film i nauczycielka zażądała przerwania projekcji. Z jakiego powodu? Bo ten film nie jest bajką, a opowiada o rzeczywistości historycznej, religijnej. I tu się okazało, że nie do przyjęcia w takim laickim myśleniu, przy tej laickości, która surowo próbuje oddzielić rzeczywistości duchowe, religijne, kościelne od tego, co nas spotyka na co dzień, tutaj był protest bardzo jasny. Natomiast to ryzyko rzeczywiście istnieje i tu myślę o bardzo wielu chociażby serialach animowanych, dlatego że Pan Jezus na różnych etapach swojego życia, od dzieciństwa, przez nauczanie, aż po mękę i zmartwychwstanie, przecież stał się bohaterem wielu chociażby animacji i to również animacji, które pojawiały się już w latach 80. Między innymi taki cykl był realizowany w Stanach Zjednoczonych przez Hanna-Barbera, a więc to jest producent, który znany jest przecież z kreskówek bardzo różnych. I gdy tam mamy takie łagodzenie, takie wpisywanie Pana Jezusa w myślenie dziecięce, to rzeczywiście jest ryzyko, że ten Pan Jezus staje się po prostu troszeczkę innym misiem jogi. I tu w pełni się zgadzam. Ale w ogóle się zastanawiam, czy Ewangelię da się opowiedzieć dziecku. No bo może przypowieści ewangeliczne o miłosiernym Samarytaninie, te wszystkie obrazy, które Chrystus tworzy i faktycznie one same w sobie już są jakimiś takimi scenariuszami, opowiadaniami. Owszem, natomiast opowieść o Chrystusie może z wyjątkiem Bożego Narodzenia, chociaż już z niego trzeba byłoby wyjąć ten epizod no, dramatyczny rzezi niewiniątek, przynajmniej tak mi się zdaje, że nie powinno się dzieci epatować takimi rzeczami. Ale samą istotę Ewangelii opowiedzieć dziecku, czyli śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, tak? To tam, gdzie jest taka no, pełna brutalności historia. Jak się ją zmiękczy i zacznie się tak właśnie tego Pana Jezusa tak trochę pudrować podczas pasji, no to zasadniczo tworzymy jakiś fałszywy obraz Ewangelii. Sam mówisz o tym, że faktycznie można zrobić z Pana Jezusa misia, ale w ogóle się zastanawiam, czy w ogóle warto robić takie filmy o Panu Jezusie. Trochę jestem, znaczy kreskówki, trochę tu jestem ikonoklastą w tym miejscu, bo ja pamiętam, że czytałem jako dziecko Biblię z obrazkami, czy komiksy o Panu Jezusie i z tymi obrazami żyłem bardzo długo. I to one niestety nie pomogły mi później w takim świeżym odczytaniu Ewangelii czy Biblii, no bo już miałem zawsze to wyobrażenie Adama i Ewy jako tych takich troszkę dziwnych, ładnych, gołych postaci. To stworzenie świata widziałem zawsze przez te obrazy i zanim się z tego wygrzebałem, minęło całkiem sporo lat. I tutaj z jednej strony widzę tę trudność, że można przeinaczyć Ewangelię, a z drugiej strony właśnie, że potem się z tymi obrazami no jednak długi czas rośnie i trudno jest się dokopać do tego, co faktycznie w Ewangelii jest i co dokopać się do rzeczywistego Chrystusa. No tak, ale tu od razu odpowiedź daje nam Święty Paweł. Gdy byłem dzieckiem, myślałem jak dziecko, czułem jak dziecko, a potem, gdy stałem się mężem dorosłym, no to wtedy zmieniam sposób myślenia, więc pewnie różnicę tego pokarmu duchowego też trzeba by odnaleźć. Natomiast nie wiem, czy taką odpowiedzią troszeczkę na te twoje wątpliwości, skądinąd bardzo słuszne, zresztą zwróć uwagę na tytuł tej mojej książki. Ja tam Właśnie. Dużymi literami wybijam to, nie jest Jezus.
że te wszystkie filmy, że te wszystkie filmy, w których widzimy Pana Jezusa, to jest taka próba no, przeniesienia na ekran rzeczywistości, no właśnie trochę niewyobrażalnej. I ten ikonoklazm tutaj pewnie jest jakoś uzasadniony. Ale też spróbuj pomyśleć, zmieńmy może nieco rodzaj filmowy, już nie film animowany, ale ciągle film dla dzieci, mianowicie opowieści z Narni. Opowieści z Narni, które też nie będziemy streszczać. No, historia czworga rodzeństwa, które znajduje się nagle w tej magicznej krainie, przeszli sobie przez szafę, starą szafę i tam przeżywają teraz swoje przygody. I okazuje się, że tą centralną postacią jest wyczekiwany lew Aslan. Film jest pewnie znany, książki przecież także towarzyszą tak, wielu dziesięcioleci. To jest alegoria Ewangelii, prawda? To jest alegoria, w której zobacz, jak została rozwiązana kwestia właśnie pasji, skazania na śmierć i śmierci tego lwa. Tych dwóch sióstr, Łucji i Zuzanny, które tego lwa opłakują, które są świadkami zarówno śmierci, a potem w zaskakujący sposób, po tej nocy spędzonej przy martwym, znieważonym, ogolonym, pozbawionym grzywy lwie, one tam opłakują, wiedzą, że trzeba wrócić, walczyć, bo zło chce zdominować. Myślę, że takie alegorie też są pewnym sposobem, chociaż znowu to nie jest proste mówienie o Ewangelii. Tu trzeba mieć już jakąś podstawę, podmienić sobie, ale myślę, że w takim wyobrażeniu, zobacz jak dzieci reagują, tworząc sobie różnego rodzaju teatrzyki, przekładając to swoje doświadczenie rodziny, bliskich, kolegów, koleżanek, przeżyć, wycinają sobie z papieru różne figurki, próbują się nimi bawić, opowiadając historię. Być może w tym nie jest jeszcze takie zagrożenie, jakie nam dorosłym się wydaje, zwłaszcza, że jednak no, udaje nam się oswobodzić z tych obrazków katechizmów ilustrowanych, różnego rodzaju Ewangelii czy też Biblii dla dzieci. Z filmem chyba jest podobnie, po prostu się z niego wyrasta. Jeżeli chodzi o alegorię, to tak, to tutaj się absolutnie zgadzam, czy Lewis, czy Tolkien zresztą również, i ekranizacje można odczytywać i tak one zresztą były pomyślane, przynajmniej Lewisowa literatura, może Tolkien mniej, właśnie jako opowiadanie o tych takich prawidłach, które nam Biblia odsłania w języku symbolicznym, metaforycznym, ciekawym też skądinąd, no, to są świetne rzeczy. Zresztą Lewis, poza tą opowieścią, do której nawiązujesz, w innych tomach tego cyklu, inne biblijne historie szyje, czy tak właśnie przysłania tymi alegoriami, robi to wybitnie. Dla dorosłych rozumiem, że jakimś antidotum na ten bajkowy obraz Jezusa są takie filmy, które starają się go pokazać przede wszystkim jako człowieka. Zaproponowałeś mi film Maryja, Matka Jezusa, który ze wszechmiar jest ciekawą produkcją, to muszę przyznać. Natomiast jak mówiłeś na początku naszej rozmowy o rekolekcjach, to powiem szczerze, tu mam największą trudność z przyjęciem, że to były rekolekcje, ponieważ twórcy w moim rozumieniu posunęli się co najmniej o jeden most za daleko. To znaczy zupełnie odarli tę historię z wszelkiego takiego stricte duchowego przesłania. Tego właśnie, gdzie w zwiastowaniu, jak wiemy, pojawia się archanioł, Maryja z nim rozmawia i poczyna Syna Bożego po tym, kiedy wypowiedziała zgodę na to, żeby stać się Matką Boga. Tutaj w filmie mamy w zasadzie dzieworództwo, takie trochę niezrozumiałe. Coś tam się dzieje, ale ani anioła, ani rozmowy nie ma. Są zmiany dotyczące historii Elżbiety i Zachariasza. Zachariasz cały czas świetnie mówi, mimo iż oczekuje na narodzenie Jana. Maryja jest pokazywana jako ktoś, kto zasadniczo nie zgadza się z prawem Starego Testamentu. Obrzezanie budzi w niej niepokój, czy wręcz jakieś obrzydzenie. No i tych zmian jest bardzo dużo. Owszem, to jest historia bardzo taka człowiecza, pouczająca, ciekawa. Zresztą bardzo fajnie zmontowany, bardzo dobrze też zobrazowany film. Ale rekolekcje? Dlaczego mi ten film podrzuciłeś? Przywołam znowu okładkę tego filmu Maryja, Matka Jezusa, najpierw protestując przeciwko tytułowi. Dlatego, że ten film w języku polskim nosi właśnie taki tytuł Maryja, Matka Jezusa. Film z 2011 roku. Kilka lat wcześniej ukazał się zresztą telewizyjny film, również włoski, o tym samym tytule. I tutaj ktoś, kto go wprowadzał na rynek polski, do polskiej dystrybucji, chyba nie zwrócił uwagi na ten poprzedni tytuł.
a w oryginale on brzmi bardzo ładnie. Io sono con te. Ja jestem z tobą. Dlaczego ci ten film podpowiedziałem i mogę podpowiedzieć z czystym sumieniem także naszym widzom, słuchaczom, tym, którzy się interesują kinem? Bo to jest film, który właściwie wyprzedza całą epokę. Ale w jakim rozumieniu? To mówienie o tym, że ta Maryja, która się nie zgadza tutaj, chociażby ofiary krwawe, to wraca. Widzimy to także w finałowych scenach, to odnalezienie zagubionego Jezusa w świątyni. Gdy widzimy, czy właściwie w Jerozolimie i odnalezienie w świątyni, gdy widzimy te motywy oporu wobec obrzezania i sugestia, że Jan Chrzciciel miałby nie zostać obrzezany, no to właściwie widzimy coś, co nastąpi jedno pokolenie później. Mianowicie to już jest nauczanie świętego Pawła. I to jest film, który w bardzo ciekawy sposób, z niesłychanie interesującą intuicją, rozczytuje Ewangelię dzieciństwa, a więc właściwie zaledwie tych kilkadziesiąt wersów, które mamy w Nowym Testamencie. To są tylko początkowe fragmenty świętego Łukasza i świętego Mateusza, które to Ewangelie opowiadają nam o zwiastowaniu, wcześniej rodowód Jezusa, rzecz jasna, potem te wszystkie wydarzenia niepokojące dotyczące zagrożenia, aż po ofiarowanie w świątyni. I ten film próbuje opowiedzieć te 12 lat plus czas oczekiwania. Ale zadam ci pytanie następujące. Jak byś sobie wyobrażał archanioła, który przychodzi do Maryi, żeby zwiastować? I spróbuję podpowiedzieć od razu, jak taki, niech będzie troszkę rekolekcjonista, jak na przykład posłużył się w scenie zwiastowania archaniołem Gabrielem, bo to mamy u świętego Łukasza, chociażby jednak wielki, nieżyjący niestety od paru lat, Franco Zeffirelli w jego filmie Jezus z Nazaretu. Oto scena zwiastowania rozgrywa się w nocy. Maryja w pokoiku, wąskie okno uchylone, pojawia się jakiś hałas, przez to okno wpada światło. Chcielibyśmy wierzyć, bo tak doświadczenie nam mówi, że to jest światło księżyca, ale to wcale nie musi być księżyc. I nagle ta Maryja zaczyna się w tym pokoju jakby chować gdzieś, jak to się u nas na Śląsku mówi, za winklem, za rogiem, bo coś spotyka ją niepokojącego. Zaczyna mówić i my rozpoznajemy dokładnie połowę dialogu z Ewangelii. Jakże się to stanie? I cisza. Nie znam męża. I cisza w odpowiedzi. Oto ja, służebnica pańska. To słowa anioła nie są skierowane do nas. One są skierowane do Maryi. I w filmie, o którym właśnie mówimy, Maryja, Matka Jezusa, Io sono con te, autorstwa Guida Chiesy, mamy coś podobnego. Anioł jest niewidoczny, bo nie jest dla nas. Tam się pojawia, i trzeba uważnie tego filmu słuchać, pojawia się taki dźwięk, który przypomina jakby spadającą kroplę, ten niepokój, to stado owieczek, którymi się ta młodziutka dziewczyna, zresztą śliczna z wyglądu, opiekuje, nagle się rozprasza i potem widzimy, że Maryja czegoś oczekuje. I widzimy to, co znamy z Ewangelii, że ona oświadcza swojej matce, świętej Annie, tutaj film jest kanoniczny albo inaczej apokryficzny, bo przecież to imię pojawia się w tradycji. Ale ta tradycja ujęta jest tutaj wręcz kanonicznie. Mówi, muszę się wybrać do Anny, ale po co? Nie bardzo, do Elżbiety. I nie bardzo swojej mamie tłumaczy, dlaczego, i spędza tam czas. I są rozmowy tych dwóch kobiet, więc myślę, że tam odnajdujemy pewną ramę narracji, która nam wskazuje treści Ewangelii, ale nie tylko te, które są w dzieciństwie, w Ewangelii dzieciństwa. Również te, które rozproszone są później. I pewnie ta podpowiedź, którą komentarz już starej Maryi, z którą rozmawia, pozostaje ta postać anonimowa. Można przypuszczać, że jest to ewangelista, święty Łukasz, który dowiaduje się, żeby kogoś poznać, trzeba poznać jego korzenie, jego źródła. Skąd się bierze jego wiara, jego człowieczeństwo, jego wrażliwość. I pod tym względem jest to, myślę, ciekawy film o Maryi, ale także o tej przemianie, która następuje w łonie judaizmu, choć właściwie to wtedy jeszcze nie jest judaizm, bo judaizm to dopiero kilkadziesiąt lat później, po upadku świątyni ostatecznym, ale w obrębie religii ludu Izraela, religii Maryi, Józefa, który tam jest kapitalnie pokazany. Popatrz, jak jest tam ciekawie rozwiązana ta kwestia, która przecież tylu niepokoi, skąd się biorą te siostry i ci bracia Jezusa na kartach Ewangelii.
bo to Józef, nieco starszy, ale nie starzec. Józef, który jest wdowcem, który przychodzi z tą swoją rodziną i ta Maryja, która trafia do tego klanu i która spogląda na tę rzeczywistość. Jestem świeżo po obejrzeniu filmu Roberta Glińskiego o księdzu Zieja. I to jest właściwie też taka postać nietuzinkowa, która potrafi powiedzieć swoje nie i my z perspektywy dzisiejszej przyznajemy rację nie temu biskupowi, czy konkretnie kardynałowi Kakowskiemu, który w 20 roku, w czasie, czy tuż po wojnie bolszewickiej próbuje uporządkować i przywrócić do bardzo takiego stricte literalnego ładu tego młodego księdza. My przyznajemy rację księdzu Ziei. Gdy widzimy to, co się dzieje w czasie wojny, to jemu przyznajemy rację, chociaż widzimy, że jest to strasznie niewygodne. I tu myślę, że ta Maryja, która rozczytuje Stary Testament już w świetle tego, co będzie nauczaniem świętego Pawła. Ale przepraszam, że ci przerwę, bo nie mogę się z tym zgodzić. Nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ jej komentarz do zwiastowania jest takim bardzo zdawkowy. Jest tam jedno zdanie, które, jeżeli dobrze pamiętam, brzmi mniej więcej tak, że to życie pojawiło się we mnie w sposób bardzo naturalny. Tak, no to tak trochę, naprawdę, ja naczytałem się w młodości science fiction i temat dzieworóctwa to jest taki temat, który w science fiction pojawia się bardzo często, dlatego mi od razu ta kalka raczej się pojawia właśnie z tej literatury niż z Ewangelii, gdzie to, co wspominałeś o filmie Zefira Lejego, gdzie właśnie genialny pomysł na to, że właśnie widzimy tą jedną część rozmowy, że to, ale to faktycznie się wydarza, to jest jakaś interakcja, to jest jednak no, coś bardzo wyjątkowego. Zresztą przypominam sobie film o świętym Franciszku, niestety nie pamiętam, taki najsłynniejszy, nie pamiętam reżysera. Brat Słońce, Siostra Księżyc, też Zeffirelli. To Zeffirelli, ale właśnie tam jest pokazany chociażby ten taki dramatyczny moment, kiedy Franciszek woła do Boga, przemów do mnie, i budzi się następnego dnia ze stygmatami. To właśnie pokazuje jakąś no właśnie głębię, jednocześnie dramat postaci świętego Franciszka. Podobnie jak mówisz o tym, że Maryja rozpoznaje coś, co pojawi się w kolejnym wieku. Owszem, ale znowu motywy, które pokazuje, są zupełnie inne niż te, które miał święty Paweł czy Sobór Jerozolimski, gdzie jednak było powiedziane, my już nie potrzebujemy obrzezania, no ponieważ mamy nowe prawo, jesteśmy zbawieni w Chrystusie. I to on został zamordowany w nasze miejsce i to jego krew nas obmywa, a nie i to jego i chrzest nas przyłącza do niego, a nie obrzezanie, tak jak obrzezanie przyłączało do ludu Starego Przymierza. Więc tak tutaj wciąż mam niedosyt, aczkolwiek to i tak nie jest najgorzej, no bo wydaje mi się, że większym tematem, trudniejszym tematem jest w ogóle powiedzenie sobie, czy można sportretować Chrystusa, no właśnie tylko w tym wymiarze ludzkim, no bo to nie tylko w filmach, również w książkach, często jest taka próba, prawda? Czy to było Ostatnie kuszenie Chrystusa, czy inne filmy, to właśnie próba takiego ograniczenia jego boskości, wytłumaczenia trochę jego fenomenu w perspektywie tylko ludzkiej natury. I czy to nie jest jakaś fałszywa ścieżka po prostu? Znaczy, to jest w ogóle problem. I tu dobrze, że przywołujesz chociażby to ostatnie kuszenie Chrystusa. Pierwsze to jest troszkę inna bajka. Film Martina Scorsese sprzed 33 lat, więc to dawne dzieje. A równocześnie książka jeszcze dawniejsza, bo z lat 50. napisana przez greckiego pisarza Nikosa Kazantzakisa. Ale właśnie taki świadomy apokryf, czyli taka próba przepisania Ewangelii na nowo po to, by wpisać jakąś taką dodatkową, no jednak nieewangeliczną wrażliwość. Film, który wywoływał protesty z powodu książki, zdaje się, Kazantzakis w ogóle został przez swój kościół prawosławny ekskomunikowany, usunięty z grona kościoła. Natomiast to jest w ogóle dyskusja, która trwa od wielu stuleci. Przypomnijmy sobie, co się działo w wieku plus, minus siódmym, ósmym, gdy chrześcijaństwo, no już wtedy religia jednak dość rozpowszechniona, minęły już te czasy prześladowań, chrześcijaństwo ciągle jednak szuka swojej tożsamości, wyjaśnień, zaczyna się posługiwać także obrazami,
Pomyślmy sobie przecież o tych pradawnych, no jeszcze sięgających starożytności, pierwszych wizerunkach, czy to zupełnie odbiegających od dzisiejszych kanonów, które znajdujemy w rzymskich katakumbach. Ten młodzieniec, który niesie owieczkę, dobry pasterz. Pomyślmy sobie o tych wzorach, które zdaje się wynikają z narzuconego pewnego modelu przez całun turyński, przez te, czy chociażby chusta z Manopello, więc te wizerunki, które się powielają w różnego rodzaju tworach artystycznych, freskach, ikonach, malarstwie ściennym, malarstwie klasycznym, czy to na płótnie, czy to na desce. I to, co się dzieje sprzeciw chrześcijan, przeciwko malowaniu Chrystusa. Bo skoro Chrystus jest Bogiem, no to przecież nie możemy Go namalować, bo nie jesteśmy w stanie ująć Jego bóstwa, ograniczamy Go zawsze tylko do tego wymiaru, czy do tych dwóch wymiarów możliwych do namalowania na płaszczyźnie. Kończy się to przecież dramatycznie, bo są spory, bo ten ikonoklazm to nie jest tylko dyskusja, ale to jest także niszczenie dotychczasowych zasobów również artystycznych. To jest to okładanie się właściwie ekskomunikami, to jest to sięganie choćby do bardzo surowego prawa Starego Testamentu, to co u nas stanowi jakby dopełnienie tylko pierwszego przykazania, które zabrania oddawania czci wytworom ludzkich rąk, rzeźbom, malunkom, obrazom, a co na przykład i u prawosławnych, i chociażby w sformułowaniach chrześcijan reformowanych, kalwinów, się pojawia jako niezależne przykazanie, nie będziesz tworzył obrazu. Ten kłopot się pojawia również z filmem. Gdzie jest ta bariera między pokazaniem i niepokazaniem? Przyznam się, że też niejednokrotnie o tym myślę i jako teolog filmu zwracam uwagę na rzecz następującą, że być może filmy, które są kręcone, trzeba by realizować troszeczkę na zasadzie ikony. Ale ikony w rozumieniu teologii wschodniej, chociażby Ewdokimowa. Co to oznacza? Że ikona nie przedstawia, ale odsyła do. Zatem nie możemy się zatrzymywać na tym pięknie, na tej uroczystości wizerunku, który jest piękny sam w sobie i już i się zadowolić. Stąd przecież problemy, jakie przez dziesięciolecia się pojawiały, doboru chociażby aktora, no, który o tym gra właśnie pomyślałem, nie? Że zostać tym aktorem, który ma odgrywać Chrystusa, to jest jednak no, niezła trudność. To jest niezła trudność, zwłaszcza, że i tutaj to, o czym wspomniałeś, mówiąc o tych filmach, które wywołują dawne skojarzenia, czy to te dziecięce, czy chociażby tak jak ta Maryja, Matka Jezusa z tą sceną zwiastowania dzieworóctwa prawie że. Pomyślmy sobie o tych wielkich aktorach, no chociażby Max von Sydow, aktor Bergmana, który występuje w opowieści wszechczasów Stevensona w filmie z lat 60. Pomyślmy sobie o tym Robercie Powellu, ale przecież zupełnie nie Senickim w swoim wyglądzie, który gra Jezusa z Nazaretu. I jakiś opór przeciwko wykorzystywaniu takich znanych aktorów, który się pojawił choćby w Ewangelii według świętego Mateusza, Piera Paula Pasoliniego, czy chociażby w takim zupełnie nieznanym w Polsce filmie sardyńskiego reżysera Giovanniego Columbu zatytułowanym Król, Su Re. To w języku sardyńskim. Opowieść pasyjna to właściwie pasja Gibsona, tylko kręcona w zupełnie inny sposób, zupełnie anonimowym aktorem i z takim komentarzem, który pojawia się na początku za Izajaszem. Nie miał on w sobie piękna, urody i tak dalej. To jest ta, właściwie coś podobnego się pojawia i u Mela Gibsona w jego pasji, to przywołanie proroctwa Izajasza o tym człowieku, który zostaje skruszony, złamany gwałtownością, przemocą. Tak, ale tu rzeczywiście tkwi ten problem, co zrobić, by pokazać. Teologia kina właściwie od lat 50., późnych 60., tutaj taki teolog, który niestety zginął w młodym wieku, Amédée Effr. W Polsce właściwie jego dzieła są nieznane, troszkę Mariola Marczak, filmoznawczyni, taka nastawiona teologicznie, próbowała tę postać przybliżać. I Effr o to mówi, że filmy powinny być tak tworzone, te, które chcą mówić o duchowości, te, które chcą mówić o tajemnicy, te, które chcą dotknąć w jakiś sposób również bóstwa Chrystusa, one muszą przejść poza to, co widzialne. Ewokować, przywoływać to, co niewidzialne, czyli tak naprawdę operować chyba
tym, co już w nas tkwi, naszą wiarą, naszą wiedzą Pisma Świętego, być może także naszymi skojarzeniami i naprowadzać je we właściwe miejsca. Tylko rzeczywiście tu jest kłopot, jakie mamy różne punkty odniesienia, dlatego że u Ciebie Maria Matka Jezusa wywoła skojarzenie takie sobie troszeczkę science fiction, a być może u kogoś ten dialog, którego tam nawet nie ma, on jest tak zminimalizowany, że nie potrzebuje nawet słów w scenie zwiastowania, że być może ten dialog wywołał u kogoś skojarzenie, no tak, to pozostaje tajemnicą. Nie wiemy, co dzieje się między aniołem i Marią. Spróbujmy sobie w ogóle wyobrazić, jak anioł wygląda. Z całą pewnością nie jest to skrzydlaty, opierzony twór, jak to próbuje się czasem pokazywać. Nie jest to połączenie grubej baby z gęsią, jak to mówił Jan Kłoczowski. Ale to mi też przypomina taką dyskusję, którą mieliśmy na forum naszej redakcji w wydawnictwie o komiksie, który miałby zobrazować życie Chrystusa. Ja byłem zwolennikiem znalezienia takiego komiksu, w którym tak naprawdę jest opowiedziane życie Chrystusa, ale Chrystus jako taki jest niewidzialny. Wciąż jest tak, są te kadry, czy konkretne rysunki, żeby nie dało się właśnie sportretować go, tylko właśnie jest kimś, kto się pojawia albo tyłu, albo w ogóle gdzieś jest ukryty. Niestety takiego komiksu nie znaleźliśmy. Jeżeli ktoś chciałby stworzyć, to oddaję pomysł. Natomiast no, z jednej strony właśnie mamy te filmy, które próbują no, jakby wycofać to bóstwo maksymalnie, to, o których wspominaliśmy już. Z drugiej są te, które chcą wiernie przedstawić, wspomniałeś o kilku z nich, wiernie przedstawić życie Jezusa. Wtedy dla mnie pojawia się inny kłopot, mianowicie taki, że ten Chrystus, który jest taką postacią trochę nie z tego świata, trochę taką właśnie, bym powiedział, no, na wzór superbohaterów, tak? Wyciąga rękę gestem takim spokojnym, a władczym, prawda? I ten ktoś jest uzdrawiany, co Chrystus przyjmuje z kamienną twarzą, prawda? Jakby w ogóle nie miał ludzkich emocji w sobie. No, myślę, że tu jest taka trudność. Czy są jakieś dobre, takie wierne adaptacje Ewangelii, które byś nam polecił? To byś powiedział, no, tutaj ten obraz Chrystusa jest taki, że warto się tym zainteresować. Od razu drugie pytanie dołożę, ponieważ nie poleciłeś mi obejrzenia Pasji Gibsona. Wydawało mi się, że tam jednak jest jakiś taki balans zachowany między człowieczeństwem a bóstwem, chociaż uważam, że najgorszą sceną i tak jest scena zmartwychwstania. Ale to, myślę, że to nie jest spoiler, bo jednak każdy z nas jakoś tą historię zna. Czy są dobre adaptacje, takie wierne adaptacje Ewangelii, które byś polecał? Dobrze, wytłumaczę się najpierw z tego braku pasji. Mhm. Uznałem ten film za oczywisty. Oczywiście z kilku względów. Jeżeli bodaj 3,5 miliony ludzi zobaczyło ten film w kinach w 2004 roku w czasie Wielkiego Postu, jeżeli potem ukazał się na płytach, był wyświetlany wielokrotnie przez różne stacje telewizyjne, no to wydawało mi się, że to jest tak oczywista oczywistość, ale równocześnie też tutaj co do Mela Gibsona i jego filmu, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na rzecz następującą. To jest film, który w Polsce stał się przełomem. Dlatego, że do roku 2004 tematyka religijna z bardzo różnych powodów na naszych ekranach była właściwie nieobecna. Owszem, trafiały do stacji telewizyjnych w okolicach świąt, coś pobożnego, biblijnego, ewangelicznego, hagiograficznego się wyświetlało. Natomiast nagle się okazało, że ten film, który powstawał też tak troszeczkę pod prąd Hollywoodu, ten film wywołał niesłychane zainteresowanie. Ludzie na ten film chodzili, oglądali, wzruszali się i chyba także dystrybutorzy uwierzyli. Oczywiście tu myślę nie o wierze w rozumieniu religijnym, tylko o takim zaufaniu biznesowym, że warto w takie kino zainwestować. I gdyby pominąć, no niestety, ten nieszczęśliwy czas minionego roku, to ten kryzys, który dotknął dystrybucji kinowej, nie mówię o filmach, ale o kinie, to właściwie mieliśmy już takie lata, po roku 2010-2012, że właściwie co miesiąc na ekranach wchodził jakiś film religijny i to nie w kinach parafialnych, tylko wyświetlanych normalnie w wielkich sieciówkach o świętym Pawle, o Matce Bożej, o apostołach, filmy hagiograficzne, filmy o świętych bardziej czy mniej znanych. Różne jakości te filmy były. No, o błogosławionej Karolinie Kuskównie niestety polskie kino się nie dorobiło dobrych filmów, no ale te filmy przyciągały. W związku z tym, żeby wrócić do tego Gibsona. Tak, Gibsonowi zawdzięczamy to, że on wywołał zainteresowanie, że to możliwa jest rozmowa audiowizualna
na ekranie o postaci, która jest postacią ważną dla wiary. Fundamentalną, najbardziej centralną, jedyną, czyli o Panu Jezusie. Czy jest jakiś taki film, który by w komplecie mógł przedstawić? Jeżeli miałbym przywołać, to przywołam tytuł, o którym już dzisiaj wspominałem, to znaczy Ewangelia według świętego Mateusza Piera Paula Pasoliniego. Film z 1964 roku, no znowu mankament, on był nieobecny w naszej kulturze, on był niewyświetlany, mimo że Pasolini był twórcą lewicowym, z partii komunistycznej, bardzo wrażliwym społecznie. Wszystkie jego filmy były w kinach wtedy, kiedy powstawały, były wyświetlane. On był lubiany przez władze w latach 60., 70., natomiast jego Ewangelia na ekrany nie trafiła. Była wyświetlana tylko, żeby ktoś tu nie zaprotestował i powie, że ja ją widziałem w kinie studyjnym. Tak, ona była wyświetlana tylko i wyłącznie w bardzo ograniczony sposób w kinach studyjnych. Tyle. I potem dopiero po Pasji Mela Gibsona, chyba w 2007 roku miał swoją premierę w kanale TVP Kultura. I tyle. On jest właściwie niedostępny, znany jest tylko gronu no, fascynatów kina, a to jest opowieść, która jest opowieścią, no znowu, człowieka, który stawia Panu Jezusowi pytania. Człowieka, który stawia pytania Ewangelii. To nie jest ktoś, kto wie, jak wyglądało zmartwychwstanie. I tu rzeczywiście mam dreszcze, ale takie negatywne. Ja bym chciał coś z siebie zrzucić, gdy myślę o tym zmartwychwstaniu u Mela Gibsona. Tak literalnie, tak dosłownie przedstawionym z tą kamerą schowaną do grobu i ten robokop, który naprawiony, chociaż łapki mu się nie naprawiły i dziury w dłoniach pozostały, ale zagojone, wychodzi. Więc można by spojrzeć na tę bardzo poetycką Ewangelię, która ujmuje od samego początku, od sceny, no właściwie nie zwiastowania, bo Mateusz zwiastowania nie pokazuje. On nam mówi o konsekwencjach zwiastowania, on nam mówi o tym świętym Józefie, który nie wie, co zrobić, który tę Maryję porzuca i pojawia się anioł w śnie. Oczywiście bez skrzydeł, ale rozpoznajemy w nim anioła, który przypomina, że oto spełnia się proroctwo i ten Józef wraca z dalekiej drogi i widzi tę swoją ciężarną. To jest przepiękny obraz. Popatrz, jak rzadko chociażby w malarstwie obecny Maryi, która jest w zauważalnej ciąży z takim dość dużym brzuchem. Jeżeli ktoś chciałby dotknąć takiego realizmu cierpienia, to myślę, że ta pasja Mela Gibsona jest jednak wciąż ważnym punktem odniesienia, mimo różnego rodzaju pewnie i uproszczeń, ale które kino biblijne nie upraszcza. Oczywiście to nie jest film, który powiem, katecheci, wyświetlajcie waszym uczniom w Wielkim Tygodniu, bo to nie jest film dla dzieci. To jest film dla widza dojrzałego, który będzie umiał unieść ciężar także takiego dramatu i cierpienia. Ale pomyślmy też znowu o kontekście, kiedy ten film się pojawia. On się pojawia wtedy, kiedy przemoc na ekranie, początek bieżącego stulecia, kiedy jest przemocą potężną. Myślę tutaj chociażby o takim filmie jak Miasto Boga Meirellesa, brazylijski film o przemocy, o gangach dziecięcych. To jest jeden z najbardziej okrutnych filmów, jaki można sobie wyobrazić. I wpisuje się chyba troszkę Mel Gibson w tego rodzaju logikę. Jeżeli by myśleć o dzieciństwie, jednak bym tutaj sugerował Maryję, Matkę Jezusa, dlatego że on w taki nietuzinkowy sposób, ale komuś, kto już zna Ewangelię, przywoła być może inne odczytanie. Dla mnie na przykład tam jest taką genialną sceną, czy właściwie postacią, to jest ten wyrzutek, taki troszeczkę niepełnosprawny, opóźniony, który się staje taką kluczową postacią dla rozumienia wrażliwości, cierpliwości i znowu takiego antycypowania, nauczania Jezusa, że to szabat dla człowieka, czy człowiek dla szabatu. I gdy widzimy tego rabina, który wygania tego biedaka pod pretekstem, że za daleko ma ze swojego domu do synagogi i nie może pokonywać tak długiej drogi w szabat, żeby przyjść się modlić. Jakaż w tym może być perwersja sług bożych i tu niestety takie otwieranie troszeczkę okienka na perwersję pewnie innego rodzaju, ale nadużycia władzy także duchowej, z którymi spotykamy się do dzisiaj. Myślę, że takie filmy, które przywołują troszeczkę nauczanie Pana Jezusa, to by można było zwrócić uwagę na opowieść nieco inną,
Mianowicie przywołam właśnie chciałem ci już przerwać, żeby przejść do tego filmu, ponieważ innym sposobem w ogóle mówienia o Chrystusie jest po prostu nie pokazywanie jego życia, nie robienie alegorii, tylko pokazanie tego, jak Chrystus zmartwychwstały oddziałuje na życie współczesnych ludzi. Ten film, jestem ci bardzo wdzięczny, że mi go zaproponowałeś do obejrzenia. Sprawa Chrystusa, opowieść o Lee Strobel, obecnie pastorze, który przeżywa swoje nawrócenie, badając sprawę zmartwychwstania. Jest pewnie szereg innych filmów, gdzie właśnie w życiu konkretnych osób odzwierciedla się to, jakim Chrystus Pan jest. Oddaję ci głos, bo tak ci przerwałem niegrzecznie, ale właśnie chciałem tutaj jednak dodać tą kropeczkę, że jestem ci bardzo wdzięczny za ten film. Bardzo dobrze, dlatego że to jest film, który mówi o Chrystusie, nie pokazując go. Bo może być, pozwól, że przywołam jeszcze troszeczkę inne tytuły filmów, które pokazują Chrystusa. Proszę zobaczyć, Maryja czarnoskóra, tu w tym filmie jest Chrystus czarnoskóry i Maryja też jest czarnoskóra, kolor krzyża. Jakby inna perspektywa takiego zawłaszczania postaci Jezusa przez tych, którzy doświadczają prześladowań. To jest film sprzed wielu już lat, ale można by powiedzieć, 2006 rok, jeden i drugi, ale można by powiedzieć, że właściwie Black Lives Matter zostają tutaj troszeczkę uprzedzone, żeby powiedzieć, to cierpienie, którego doświadczają z powodów rasowych czarnoskórzy, to jest powtórka cierpienia Chrystusa. W tym jest pewne nadużycie. Natomiast sprawa Chrystusa, właśnie tego Jezusa, nie tworzymy sztucznego w tym filmie. Nie nadajemy mu rys ani nordyckich, ani afrykańskich, ani azjatyckich, bo i takie filmy w dziejach przecież powstawały. Myślę tutaj o Dalekim Wschodzie, nie o Palestynie i wyglądzie semickim, który przecież także do Azji terytorialnie i kulturowo jednak należy. To jest taka opowieść, która chyba ważna jest dla człowieka współczesnego i z jednej strony to może być sprawa Chrystusa, to może być Bóg nie umarł, ale tutaj pomijam jedynkę i trójkę. Myślę tutaj o drugim filmie, który w podobny sposób próbuje przeprowadzić śledztwo. Zresztą temat dość modny, bo już w połowie lat 80. pojawił się taki film Damianiego zatytułowany Inkiesta, dochodzenie. Rzymski legionista, który próbuje zrozumieć, co się stało z tym pustym grobem, i go poszukuje. Pewnie sobie przypominasz. Tak, taki trochę teatralny, najlepszy, jeżeli chodzi o sztukę filmową, ale nie najlepszy, ciekawy. Ale próbujący stawiać pytania, przenosząc w historię, podobnie zresztą jak film zatytułowany Zmartwychwstały, całkiem niedawny, sprzed paru lat, w którym ten rzymski legionista doświadcza czegoś niemożliwego. I to są właściwie takie filmy. Sprawa Chrystusa jest takim paradokumentem troszeczkę, oparty na faktach, imię i nazwisko dziennikarza, jego żony, to wszystko jest rozpoznawalne. Poza tym również postaci, które się tutaj pojawiają, są prezentowane z imienia i nazwiska. Ktoś, kto jest specjalistą od całunu, ktoś, kto jest specjalistą od kryminologii, ktoś, kto jest specjalistą od Pisma Świętego, kwestie wręcz policyjnych dochodzeń, po to, by zrozumieć, że tych ostatnich kart Ewangelii, które mówią nam o zmartwychwstaniu, nie jesteśmy w stanie zrozumieć inaczej, jak w sposób prawdziwy i autentyczny. Że to nie jest tylko taka sobie pocieszająca opowieść, o jak fajnie by było, gdyby ten, który został zabity, jednak żył i pozostawał z nami. I ponieważ w ten sposób właściwie tutaj mamy wypełnione i dzieciństwem, i nauczaniem Jezusa, i Jego męką, i zmartwychwstaniem poprzez tę opowieść sprawa Chrystusa, która jest skierowana do współczesnego człowieka. Tu zresztą pytanie o to, jak te filmy w ogóle ewangeliczne, historyczne, szerzej rzecz ujmując, biblijne, jak są komponowane. Czy one mają mnie jako widza skierować ku przeszłości i starożytności i powiedzieć, proszę bardzo, tak pięknie zrekonstruowaliśmy, wszystko wygląda jak prawdziwa Ewangelia, jak prawdziwa Ziemia Święta, jak prawdziwa Jerozolima. I notabene od takiej sztucznej prawdziwości zaczyna się przecież żywot Briana, grupy Monty Pythona, po to, by wyśmiać taki sposób myślenia, taki pseudorealistyczny, rekonstruujący. Czy raczej ten film kieruje się w stronę mnie jako odbiorcy, z moimi pytaniami, problemami, wątpliwościami, niejasnościami, zastanawianiem się, czy to wszystko było prawdziwe, po to, by nam powiedzieć, ta historia odbyła się kiedyś,
i odbija się echem we mnie, w moim życiu dzisiaj, prowadząc mnie chociażby do wyboru wiary. No. Jest to oczywiście znacznie lepsze i ciekawsze niż, przywołam jeszcze jeden film, ale broń Boże, nie żeby reklamować, czyli Chata, który też próbuje z kolei co zrobić, tego Pana Jezusa wyrwać z realiów, przenieść go do współczesności i tu posługując się naprawdę zasługującym na odrzucenie ikonoklazmem, tutaj powinniśmy ikonoklazm zastosować, no bo jeżeli widzimy Boga Ojca, którego nie da się wyobrazić, a on się staje taką śliczną, słodką mamą i to jeszcze taką murzyńską mamą i ten elegancki Duch Święty, wysoki, azjatycki, japoński, no nie, to już nie jest Trójca Święta. Okej, okay, to zostawmy Chatę, natomiast wracając do sprawy Chrystusa, bo ten film ma jeszcze jeden taki fajny aspekt, że przez to, że opowiada autentyczną historię konkretnego człowieka, jest bardzo dobrze to odkrywanie, że Jezus żyje, wpisane w jego osobisty dramat i w jego takie zmaganie się tam i o żonę i o to, żeby jakoś przeżyć jej nawrócenie, jakoś się z tym pogodzić, bo zasadniczo on nie chce się z tym pogodzić, więc jest taki cały taki zestaw tematów no, takich właśnie no, życiowych, trochę tragicznych. I to mnie odnosi do kolejnego filmu, który zaproponowałeś mi sobie odświeżyć tym razem, do Dekalogu Kieślowskiego, ponieważ tu jest jeszcze inne podejście. To są historie tragiczne, zawsze jest jakiś bardzo dobrze skonstruowany dylemat moralny w kolejnych odcinkach dotyczących kolejnych przykazań, ale jednocześnie ja odnoszę wrażenie, że to w ogóle nie są filmy religijne, że tam wiara to jest taki co najwyżej jakiś kontekst, rzadko kiedy jest jakimś istotnym motywem działania. Ty natomiast napisałeś mi w mailu, kiedy się przygotowaliśmy do tej rozmowy, że to jest figuratywne przedstawienie Chrystusa. Gdzie tam doszukałeś się? Gdzie tam dostrzegłeś Zbawiciela? Ha, a to jest film, na którym można powiedzieć zęby zjadłem. Film, no cykl filmowy, bo filmów 10, z którymi muszę ci się przyznać, miałem na początku duże kłopoty. Studiowałem wtedy w seminarium w Paryżu, to była końcówka lat 80. Francuzi w telewizji zaczęli wyświetlać te filmy. No byłem strasznie dumny jako Polak, że to francuska telewizja wyświetlają po polsku z napisami. Tytuł taki no jednak religijny, dekalog. A ja te filmy oglądam i o co chodzi? I niewiele rozumiem. I minęło dopiero kilka lat, gdy studiowałem u Salezjanów komunikację społeczną w Rzymie. Przyjechał wtedy ojciec Henk Hoekstra, karmelita, który był wtedy szefem, prezesem Stowarzyszenia Katolickiego Komunikacji Kina, OCIK, tej słynnej organizacji. I on poprowadził dla nas, dla grupy międzynarodowych studentów, taki cykl spotkań. W czasie jednego z nich obejrzeliśmy Dekalog 1. No znowu po polsku, tym razem z angielskimi napisami. I wtedy mi łuski zaczęły spadać z oczu, żeby użyć terminu biblijnego, dlatego że odsłonięcie pewnych warstw narracyjnych sprawiło, że zacząłem dostrzegać i potem ten wysiłek także badawczy kontynuowałem habilitację swoją właśnie Kieślowskiemu z religijnego czy z teologicznego punktu widzenia jego dekalogowi poświęciłem. To są jednak filmy, które stawiają pytanie o Pana Boga. One nie dają odpowiedzi. Widzimy to w jedynce. Jest taka przepiękna scena przecież tej rozmowy chłopca po obiedzie u ciotki. Ciotka jest wierząca, ojciec jest niewierzący. Chłopiec poszukuje, on próbuje konfrontować rzeczywistość i stawia pytania. I ciotka jest bezradna, bo wie, że nie da się Pana Boga opowiedzieć, ale można go doświadczyć. I tu znowu pewne ograniczenia kina, o których Kieślowski jest przecież świadom, że nie da się Boga sfotografować, a jednocześnie ta niezwykła scena finałowa, w której widzimy tą płaczącą, użyję tego zwrotu, ikonę jasnogórską w jednym z warszawskich kościołów, konkretnie w Niebowstąpienia Pańskiego, ta Maryja, która zaczyna płakać w odpowiedzi na łzy ojca, jeżeli zobaczymy, że ten film zaczyna się łzami, bo on jest opowiedziany jako retrospekcja w całości przecież, łzami ciotki, która widzi już nieżyjącego chłopca na ekranie telewizora i tego Artura Barcisia,
postać metafizyczna w tym filmie bez wątpienia, no to widzimy, że tam chodzi jednak o wiarę. Gdy spoglądamy, co się dzieje w filmie drugim i to pytanie o Boga, który jest troszeczkę bezradny wobec ludzkiego cierpienia, zła, a jednak pozwala na wybór tego zła, a równocześnie odnosi zwycięstwo postać umierającego Andrzeja, który wraca w sposób niewytłumaczalny, uzdrowiony z nieuleczalnej choroby, jakby zmartwychwstał. Końcowa scena to jest zmartwychwstanie. Tam zresztą jeden chyba z najciekawszych motywów, czy w ogóle sekwencji, jakie w polskim kinie się pojawia, tej pszczoły, która walczy, wychodzi ze szklanki kompotu po łyżeczce, po to, by stać się jakimś symbolem. Kieślowski potrafił to stosować. W Dekalogu 5, gdy widzimy ten motyw nadziei, która mimo wszystko jest obecna, mimo podwójnego morderstwa, które zostało popełnione, i takie stanięcie po stronie człowieka, ale nie po stronie zła, które popełnił. Takim kapitalnie teologicznym filmem, i przyznam się, że to zawdzięczam dopiero chyba 25. obejrzeniu tego filmu, prowadząc któreś z kolei zajęcia ze studentami, po wydaniu pierwszy raz tej książki o figurach Chrystusa w Dekalogu, gdy spotykają się te dwie kobiety, już właściwie pojednane ze sobą, nieuratowana w czasie wojny Żydówka i ta, która była w ruchu oporu i teraz przeżywa od 40 lat właściwie taki dramat odpowiedzialności za śmierć zawinioną, ale nie miała wtedy innego wyjścia, za skazanie na śmierć, za odrzucenie tego żydowskiego dziecka. I gdy one ze sobą rozmawiają, skąd pani wie, jak pani uczy studentów, pokazując dobro, ja im nie pokazuję, ja mówię, że dobro jest, no ale skąd to wiadomo? Jest w każdym z nas. I w pewnym momencie oglądając ze studentami, komentując, rozmawiając, mówię, zaraz, przecież tutaj Kieślowski wprowadził podwójny cytat zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu. To znaczy mamy Księgę Wyjścia i to objawienie się Boga w krzewie płonącym, ja jestem. A w każdym z nas to już jest Izajasz, który pojawia się w Ewangelii według świętego Mateusza jako zapowiedź Emanuela. Bóg, który jest Emanuelem. Kieślowski, który właśnie kiedyś przy jakimś spotkaniu powiedziałem, prowadziłem spotkanie z Krzysztofem Zanussim, odnosiliśmy się do Kieślowskiego, no i coś powiedziałem o niewierze, Zanussi się aż obruszył. Mówi, nie, on nie był niewierzący. To był człowiek głębokich poszukiwań. On zresztą w jednym i w drugim, w kilku wywiadach Kieślowski powiedział, że chciałby mieć taką prostą wiarę. On poszukuje i nie jest w stanie do tej wiary dojść. To są filmy, które są... Czy to są takie filmy, które wymagają od widza dużej uważności i takiej otwartości jednak na to, że zamysłem reżysera jest opowiadanie o metafizyce, a nie tylko o tym, co się wydarza bezpośrednio między tymi bohaterami, że to jednak on cały czas do tej transcendencji dąży, trochę bym powiedział jak Tarkowski za wschodnią granicą. Ale znaczy, pozwól, że na koniec już, bo czas jednak nas troszeczkę ogranicza i nie chciałbym też nadużywać cierpliwości naszych widzów. Może będziemy mieli szansę kontynuować w jakimś kolejnym odcinku, ale jeszcze wróciłbym do takich filmów, gdzie właśnie tego namysłu widza aż tak wiele nie potrzeba. Myślę o dwóch serialach, które pojawiły się w ostatnim czasie. Jeden... No, z perspektywy chrześcijan, przynajmniej niektórzy dali temu wyraz obrazoburczy, Mesjasz, jeśli teraz nie mylę tytułów, zawsze byłem słaby w nazwach, Netflixowy, a z drugiej strony film tworzony poza Hollywoodem, poza wielkimi wytwórniami, The Chosen, Wybraniec, fundowany przez widzów z motywów takich stricte religijnych. Do którego ci jest bliżej, a jeżeli do żadnego, to dlaczego i co z jednego, co z drugiego byś zaczerpnął? No dobrze, to ja ci zadam, Tomku, pytanie. A dlaczego przetłumaczyłeś The Chosen jako wybraniec? Bo wydaje mi się, że to właśnie to znaczy. A nie dlaczego wybrani? Te słowa angielskie pozostawia tutaj wątpliwość. I tak mi się wydaje, że ostatecznie to jest film o Ewangelii. Ale znowu o Ewangelii, którą czytamy z perspektywy tych, którzy są wokół Pana Jezusa. Nie tego ewangelisty, który skrzętnie sobie wynotował i teraz próbuje zrekonstruować, zredagować Ewangelię, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Ale to są ci, którzy byli świadkami.
i którzy przychodzą ze swoim doświadczeniem. Chociażby bohaterka pierwszego odcinka zatytułowanego Nazwałem Cię po imieniu. To jest Maria, nazywamy ją dla uproszczenia Maria Magdalena. To są filmy niesłychanie ciekawie skonstruowane, bo one pokazują z jednej strony coś, co ma swoje zakorzenienie w Starym Testamencie i mała dziewczynka, która rozmawia ze swoim ojcem, jest ciemno, są gwiazdy, ona jest pełna lęku i tata ją pociesza, że przecież prorok Izajasz mówi, nie bój się Izraelu, nie bój się robaczku, ja ciebie wybrałem, nazwałem cię po imieniu, nadałem ci imię. A potem widzimy kobietę, która jest, no zrobię tu troszeczkę spoilera, żeby zachęcić, która jest w jakiś sposób czymś przerażona, opętana. Tutaj czy to są problemy medyczne, czy duchowe, ostatecznie nie ma znaczenia. Jest lekceważona, jest pogardzana, jest traktowana jak ktoś nieliczący się. I pojawia się ten Pan Jezus, który do niej mówi po imieniu. To zresztą motyw, który się pojawia, wrócę do Kieślowskiego, w Dekalogu 5. Tam nazwanie kogoś po imieniu przywraca mu godność. Tutaj ta Maria Magdalena, która występuje tylko i wyłącznie pod jakąś taką ksywą i to chyba troszkę obraźliwą, jej godność zostaje uratowana, ona zostaje ocalona przez Pana Jezusa i nie tylko na krzyżu, ale znacznie wcześniej. I te postaci, które tam się pojawiają, Mateusza, Piotra, tych weselników z Kany Galilejskiej, Nikodema, świetnie jest obrazowany. No przecież tam są tak cudowne próby rozpoznania. To jest film kostiumowy, to nie jest film, który udawałby, że nie jest historyczny, ale równocześnie tę kamerę, jeśli można powiedzieć, odwraca od Jezusa. Tak, całe odcinki są często poświęcone uczniom. Tak? Jezus pojawia się w jednej scenie, gdzieś pod koniec, albo tam na początku i na końcu, a wszystko jest o uczniach. To jest to, co powiedziałeś jakiś czas temu, w czasie naszej rozmowy, o tym, że wyobrażałbyś sobie taki film, w którym Jezus się w ogóle nie pojawia. Ale nie to, że jest nieobecny, tylko że spoglądanie na niego niewiele wnosi. Bardziej wnosi to, co dzieje się z tymi, którzy tego Jezusa właśnie spotykają. Nie ma w tym obrazoburstwa, nie ma w tym takiego chociażby muzułmańskiego podejścia. Są przecież filmy o Mahomecie, których Mahometa w ogóle nie ma. My spoglądamy z jego perspektywy, widzimy co najwyżej jego cień, natomiast on nie może być pokazany jako prorok. Nie, tu nie ma tego rodzaju myślenia, tylko raczej zadanie sobie pytania, co tak naprawdę spotkanie z Panem Jezusem, wtedy tam, gdzie nauczał, w tych ludziach zmieniało. W jaki sposób Stary Testament nie jest tylko i wyłącznie historyczną książką, ale zapewnia ciągłość, kontinuum z tym, co nastąpi w Ewangelii. Natomiast co do tego serialu netflixowego Mesjasz, tu mam rzeczywiście wątpliwości. Obejrzałem go w całości 10 odcinków, nawet nie wiem, czy czasem nie jest planowany jakiś sequel tego filmu, bo on się kończy w formule otwartej. I to jest film, który rozgrywa się na bardzo wielu niejednoznacznościach. Oto mamy kogoś, kto bez wątpienia ma jakąś intuicję cudotwórcy, być może wskrzesza zastrzelonego na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie chłopca, z całą pewnością chodzi po wodzie w Waszyngtonie, z całą pewnością zna ludzkie dusze, ale równocześnie jest taki bardzo niestandardowy, równocześnie w tym jest coś takiego niepokojącego i sądzę, że to jest zamierzone, by taka interpretacja niejasna czy też wieloznaczna tego filmu widzowi towarzyszyła. Natomiast czy on jest prowokacyjny, czy on jest antychrześcijański, chyba bym tego tak nie określił. Natomiast jeżeli mógłbym, i to jest dopiero pełna odpowiedź chyba na to pytanie sprzed paru pytań, które filmy mógłbym z takim czystym sumieniem polecić, to myślę, że ten serial YouTube'owy, chociaż właściwie aplikacje trzeba by sobie zainstalować, choć także w YouTubie są, ale w aplikacji jest wersja polska, to rzeczywiście The Chosen, ale rozumiany chyba jako wybrani. Ci, którzy są wybrani przez Jezusa, by być Jego uczniami, ponieważ jest już drugi sezon tego filmu, więc zobaczymy, jak się losy będą toczyć dalej i być może się okaże, że tymi wybranymi, nazywanymi po imieniu jesteśmy przecież także i my. Miejmy co do tego nadzieję. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę rozmowę. Żałuję, że umówiliśmy się na krótki czas, trochę ze względu naszych widzów. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu, bo temat jest pasjonujący.
I może nie kolejne filmy, może przyjrzymy się właśnie The Chosen tak z bliska, kiedy już będzie po emisji, żeby właśnie móc zrobić taką wersję ze spoilerami na spokojnie. Bardzo serdecznie Ci, Marku, dziękuję za naszą rozmowę. Tomku, dziękuję za to zaproszenie, no i za cierpliwość Twoją, że przez te filmy zdołałeś przebrnąć. Także przez niektóre okropne, bo nie wiem, czy ten brazylijski Pierwsze Kuszenie Chrystusa też obejrzałeś, ale do niego nie zachęcamy. Nie zachęcamy. Znaczy, no, może jest to zwykły, powiedzmy, no może nie kabaret, ale jakiś taki, no, coś w tym stylu. Obrazoburczy skądinąd. Proszę Was, kochani, którzy nas jeszcze oglądacie i słuchacie, serdecznie Wam dziękuję za to, że poświęciliście czas i mieliście cierpliwość. Włączcie się w komentarzach do naszej rozmowy. Może są takie filmy, które powinniśmy obejrzeć z księdzem Markiem. Może są takie, które warto polecić innym widzom i słuchaczom. Może niektóre z tych filmów, które my interpretowaliśmy w taki sposób, wy interpretujecie zupełnie inny. Podzielcie się swoimi uwagami i komentarzami. A wśród tych, którzy to zrobią, pozwólcie, że wylosuję osobę, dla której ta książka księdza Marka Lisa To nie jest Chrystus o apokryfach filmowych XXI wieku do tej osoby trafi. Czas na takie konkursowe odpowiedzi w komentarzach, znaczy odpowiedzi, wypowiedzi w komentarzach jest do kolejnej emisji, kolejnego odcinka Karetki w drodze. Raz jeszcze Wam wszystkim dziękuję. Dobrego dnia, nocy, w zależności kiedy oglądacie. Szczęść Wam Boże.